No i oddałem Audi. Odpaliliśmy właśnie silnik, zrobiliśmy kilkaset metrów. No i co mogę powiedzieć? Po przesiadce z tego naprawdę kulturalnego diesla do mojej benzyny, teraz jedziemy 70 na godzinę, mogę tylko stwierdzić, że Mercedes jest mimo wszystko cichszym samochodem, mimo tego, że tutaj jest brak dźwiękoszczelnych szyb. Ja po bokach nie mam oczywiście szyb podwójnych. Szyba przednia jest akustyczna, dźwiękoszczelna, co doskonale słychać, kiedy właśnie uruchamiamy wycieraczki albo kiedy pada deszcz. Bardzo słabo dochodzi do nas odgłos uderzenia wody. Krople wody nie powodują takiego hałasu, tak jak po prostu w Skodzie Yeti, którą miałem przed tym Mercedesem na przednią szybę, jak padały krople deszczu, to jakby po prostu na blaszaną, no jakby po prostu na coś z blachy wodę wylewać. Taki był efekt akustyczny, a tutaj pogoda nam się trochę skiepściła. No ale dobrze, że udało nam się w ogóle dojechać, bo tam było to uszkodzenie opony. Jakieś Audi dobrnęliśmy do celu, dojechaliśmy, także cel osiągnięty, bez problemów. No i cóż, no na razie pani zobaczyła właśnie mojego Mercedesa, sama powiedziała, że bardzo jej się podoba, że bardzo namawiała, żeby wziąć dwa, żeby sobie ten zostawić. No wiecie, no tak dobrze to nam się nie powodzi. Powiedziałem i śmiałem się, że nie mam nic przeciwko, żeby żona zostawiła sobie Mercedesa, ja wezmę coś mocniejszego, na przykład z napędem quattro, ale 6-7 tysięcy miesięcznie, no to nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mieli, żeby tyle wydawać na leasing samochodu, więc mówiłem jej, że ta prawie trójka miesięcznie obciąża nas budżet konkretnie i musimy zamknąć ten leasing na początku czerwca i wtedy możemy przejść w coś większego. Natomiast wracając do samego Audi, tego jak ono się prowadziło, no kierownica, układ kierowniczy nadal Mercedesa jest dla mnie przyjemniejszy i tutaj naprawdę niewiele samochodów Mercedes zrobił bardzo duży postęp, jest w stanie, no BMW oczywiście, BMW tak, BMW w układzie kierowniczym zdecydowanie jest moim faworytem. Mazda też miała bardzo fajny układ kierowniczy. Pozostałe samochody, Mondeo też, natomiast pozostałe samochody, te wszystkie Superbina, Passerati, inne wynalazki, no nie za bardzo do mnie to trafiało, to jak się sterowało. Jak się sterowało kołami w czasie jazdy, jak się kierowało, no nie było tej informacji zwrotnej. Tu jest fajna ta pozycja, zero, ten deadline, ten dead zone oczywiście. Jest bardzo przyjemnie to rozwiązane. Nadal to nie jest, jesteśmy, zobaczcie, w trybie komfort. I mimo tego, że jestem w trybie komfortowym, mam nadal ten feedback. To nie jest tak, że tu jest klucha. Jest zupełnie inny feedback, jak dam w trybie sportowym. Ustawię sobie albo w trybie indywidualnym na przykład i tam sobie ustawię też tryb wspomagania sport. Natomiast jeszcze przyspieszymy, tylny napęd. No, w trybie komfortowym. Nie będziemy go też cisnąć, bo jeszcze nie osiągnął temperatury. Silnik optymalnej po tym długim postoju. No i zobaczcie, jedziemy 90. Damy sobie może... gdzie to jest? Prędkość. O! Wiaterek jest. Dzisiaj jest dosyć wiecznie. Mogę otworzyć szybę. Mega dmucha. To jest, wiecie, to jest właśnie z tymi testami wyciszenia jest tak. Jak mamy, jedziemy z wiatrem, albo tego wiatru nie ma, to kabina, to każda kabina w segmencie premium jest naprawdę nieźle wyciszona, dobrze wyciszona. Jaja zaczynają się, kiedy mamy, tak jak teraz, wiatr dmuchający. Wtedy tylko te naprawdę dobrze wyciszone kabiny, tak jak teraz jedziemy 100 na godzinę, są wtedy ciche jeszcze i nie ma problemu z dobijającym do nas szumem wiatru, bo czytałem trochę właśnie użytkowników Mercedesa na forum amerykańskim, skarżą się bardzo niektórzy na szum wiatru, bardzo właśnie powyżej 60 mil na godzinę, tam 60-70, czyli tak jak teraz jedziemy właśnie, no jedziemy teraz około 70 mil na godzinę. No i co? No nic, no. Nie mam żadnego szumu, huku. Otworzę szybę, praktycznie głowę urywa. Więc bardzo ładnie tutaj powietrze opływa ten samochód. Pogoda nie jest dla nas łaskawa. No i widzicie, tam miałem 6,7, z tego co pamiętam, tu mam 8 litrów. Czyli na razie jest około 1,5 litra różnicy względem diesla. Tam 190 koni, tu 184. Audi mi się spodobało.
ale czy gdybym miał wybrać między Mercedesem W212, jeszcze tej W213 klasy nie miałem okazji testować, gdybym miał taki wybór, W213, Audi to C7 najnowsze, czyli już stara generacja, już troszkę leciwa, albo BMW F11, też już generacja, która jest na zejściu, no to powiem Wam, że wybieram BMW. Dlaczego? No chyba w ankiecie właśnie wygrało, którą Jaro przygotował, także zaskoczy mnie ankietą. Może trochę też mi pomoże wybrać samochód następny dla nas. Dlaczego BMW? Dlatego, że ja mam dopiero 32 lata, a nie 52 czy 42. I olbrzymią frajdę mi sprawia prowadzenie tego samochodu. BMW się prowadzi w taki sposób, że... No, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co on tam? Olbrzymią frajdę mi właśnie sprawiało prowadzenie BMW. Dlaczego? Dlatego, że tam czuło się to, ta kierownica z pakietu M, te sportowe fotele, no wszystko, tak jak Wam mówiłem, dosłownie jakby się człowiek urodził w tym samochodzie. I to było piękne. Audi poprawnie, wszystko to jest taki zdrowy kompromis. Ja w Audi widziałem cały czas to, że to jest samochód, to co już wcześniej myślałem, to się potwierdziło. To jest samochód dla ludzi, którzy są niezdecydowani. Nie chcą mieć sportu, nie chcą mieć mega kanapy. I tam jest to wszystko tak zbalansowane, że po prostu nie mamy ani sportu, ani komfortu. Mamy pomiędzy, coś pomiędzy, to jest taki pomost. I to jest bardzo fajne, że Audi udostępnia coś takiego, no bo jaki jest sens, żeby każdy samochód prowadził się tak samo? No te różnice są potrzebne. Ludzie wtedy mogą sobie dokonać wyboru nie tylko przez pryzmat znaczka, ale właśnie przez pryzmat właściwości jezdnych, tego jak dany samochód się prowadzi, jak się go czuje. I powiem Wam, że naprawdę jest w porządku. Ultra, 190 koni, ten silnik mógłby być. Nawet nie wiem, chyba wybrałbym go, nie wierzę, że to mówię, ale chyba wybrałbym go zamiast benzyny dwulitrowej w Audi, chociażby ze względu na to, że no, to są ciężkie klocki, no to są ciężkie klocki te samochody. I jeżeli nie mówimy o sporcie, tak jak w BMW, gdzie to 5,28 mi, te 245 koni, no i te 7000 obrotów, tam naprawdę ta benzyna jest fajna i to daje zabawę, no daje frajdę. I właśnie ten diesel trochę tą frajdę zabija. To w Audi, które zupełnie nie ma aspiracji sportowca, no takiego sportowca nie zachęca do tego, żeby właśnie szaleć w zakrętach, wirażach, to tam ten diesel bardzo pasuje, ten 190-konny i uważam, że jest to bardzo dobry pomysł dla kogoś, kogo nie stać na drogi, no jakby nie patrzeć, wariant sześciocylindrowy, chociaż silnik wspaniały, no quattro, wiecie jak testowałem, jak się cieszyłem, jak się zachwycałem, naprawdę świetny, to te 2.0 190 koni daje radę, no ta ośka jest oczywiście, ja bym wolał quattro, tam pani mówiła, że jest możliwość sprzęgnięcia tego wariantu z quattro i to by był dobry pomysł, żeby jednak to quattro było, quattro 190 koni i fajnie, ekonomia w miarę, mało palący samochód, pakowny, w tej wersji wariant, cichy diesel, nie narzucający się, no czego chcieć więcej, no. Naprawdę fajnie i tutaj, o kurde, coś chyba, o kurczę, chyba coś nie tędy droga, chyba coś nie tędy. Tak. Mokotów wola, to chyba tu musimy pojechać, prawda? Widzicie, tak to jest, jak się człowiek chwilę zamyśli, zastanowi. No więc tak, cieszę się bardzo, że przetestowałem dla Was ten samochód. Niektórzy mogą narzekać, że to już było, bla bla bla, ale słuchajcie, nieprawda, dlatego że silnik zmienia oblicze samochodu. Był diesel, zgadza się, no ale było 320 koni, 650 Nm, teraz było 190 koni, 400 Nm. To jest przepaść w osiągach, było quattro, teraz była ośka przednia. I naprawdę to jest olbrzymia różnica. I mimo tych różnic, przede wszystkim olbrzymia też różnica w cenie. Natomiast mimo tych różnic, ten samochód fajnie się prowadził. No fajnie się prowadził. I nie upierałbym się za wszelką cenę właśnie przy Audi na benzyniaku. Nie, w tym samochodzie nie. W BMW jednak tak. No jednak tak, mimo tego, że skubany spali dużo, dużo więcej w tej wersji 245 koni niż ten wariant diesla, też ładnie chodzącego 190-konnego, ale tam no nie pasuje mi do charakteru BMW właśnie ten, do tego sportowego charakteru tej limuzyny wariant diesla dwulitrowego 190-konnego, no nie pasuje mi, nic na to nie poradzę i męczyłbym się chyba z tym silnikiem na dłuższą metę. Tańszy leasing, tańsza cena zakupu, wszystko tak, ale ja uważam tak, że jeżeli biorę BMW, to nie mogę iść na kompromis
napędu i osiągów, czyli właśnie benzyna około 250 koni, 4x4, ten sprint 6 z hakiem do setki i no ten dźwięk tych 7000 obrotów, to wkręcanie, fajnie, mi się to podoba, nie każdemu się spodoba brzmienie tego silnika, mi się podoba, jak patrzę na te wszystkie testy czterocylindrówek, naprawdę fajnie brzmiał ten silnik BMW, dużo fajniej niż ta wersja w Audi A4 B9 czterocylindrówki 252-konnej, dużo bardziej mi się podobał dźwięk BMW wkręcanego na obroty, dużo bardziej mi się podoba niż dźwięk tego samochodu wkręcanego na obroty. Tu oczywiście dużo, moc jest inna, no ale silnik dwulitrowy, czterocylindrowy. Tak więc Betka prowadzi w rankingu, muszę się w najbliższym czasie określić, dla mojego spokoju i spokoju też niektórych, którzy wiedzą, że o nich teraz mówię. No i tyle. Dzięki jeszcze raz za to, że oglądaliście, że wytrwaliście w tym teście. Widzicie, i na koniec raport, tak, bo niektórych to interesuje. 6,9 odkąd ruszyłem z silnikiem, który zdążył ostygnąć od rana. I 72 km na godzinę średnia, czyli niezła, no ale wychodzi, że mamy około 7 litrów przy takim krótkim kursie. Na razie. Kto co ogniwał? No i dojeżdżamy. I teraz komunikat odnośnie diesla w C-klasie. Diesel w C-klasie mija się z celem, kiedy prędkość obwodnica i miasto w korkach, średnia prędkość 40 wyszła, wtedy pamiętacie było 70 ponad, teraz było dużo stania, prędkość średnia spada do 20-39, średnia nawet było odcinki, że po prostu cały czas stałem i 7-8 spalanie. Tak więc ile diesel spali na takim odcinku? Ile spali? 3 litry? 4? Góra? Żeby w ogóle to miało jakikolwiek sens jeszcze? Żeby diesel miał sens? No nie wydaje mi się. Spali pewnie litr, góra półtora mniej, czyli będzie tam 6 litrów w takim cyklu. To jest 2,2 diesel, pamiętajcie, a dopłata za niego jest kilkadziesiąt tysięcy względem benzyny C200. Także nie wiem, kto to konfiguruje, nie wiem, kto układa te ceny, ale jest to całkowicie, moim zdaniem, chybiony pomysł. Nawet jak ktoś lubi diesle, to uważam, że w przypadku C-klasy to jest absurd brać silnik diesla. Kiedyś średnie spalanie przy 39 wynosi 7,8. Oczywiście licznik troszeczkę przekłamuje, o czym już mówiłem na niejednym filmie. Natomiast przekłamuje w brutalnym cyklu miejskim bardzo. W takiej trasie, czyli to co było na obwodnicy, to są mniejsze wahnięcia, tam około 0,2. No dobra, to tyle.